Rozpoczynamy. Pierwszy półfinał kategorii pierwszej ligi. Jakub Murek na bliższym planie, a na dalszym Dawid Wiełowicz. No, jesteśmy ciekawi, jak potoczy się to starcie. Serwuje Dawid. No, Dawid tutaj już pokonał po drodze między innymi Marcina Szendryka. Pilnował teraz siatki Dawid. Do końca kontrolował sytuację, co tam się dzieje. Słońce już praktycznie zaszło za drzewa. Jeszcze tylko fragmencik kortu. Jest oświetlony. Teraz podwójny błąd serwisowy ze strony Dawida. Precyzyjnie, a teraz autowa była ta piłka, też miałem takie wrażenie. Nawet widać ślad pozostał, ale no jaki precyzyjny lob. Zagrany przez Dawida, no ale tym razem nie poskutkowało to punktem. Idzie w kierunku siatki Jakub. Dobre, głębokie zagranie, ale nie czysto potem ramą. Kameruje. To się wytnie, Kuba. Jazda, jazda. Mamy kamerę wyżej. Robota czeka. Był cały czas w pogoni w tej wymianie Jakub. Złota piłka. A na korcie numer 2 swój półfinał za moment rozpoczną Sławomir Wrzeszcz i Jakub Zadrużyński. No a potem ostatni akcent na dzisiaj, czyli wielki finał pierwszej ligi. I proszę, pierwszy gem na konto Jakuba Murka. 1-0 dla zawodnika ze Złotowa. Dawid od razu przechodzi. No, jeszcze łyczek wody postanowił wziąć Jakub Murek. No i rozpoczniemy już drugiego gema.
Agresywnie jest z tyłu usposobiony w tym meczu Jakub Murek. No i za moment może to zaprocentować. Teraz troszkę zbyt chyba lekceważąco podszedł do tego odegrania. Już bardziej myślał o tym, co będzie, jak ta piłka przedostanie się na drugą stronę, a do tego zabrakło dosyć sporo. Podwójny błąd serwisowy. Shot i ta piłka blisko linii, mam wrażenie, że mogła być styczna. Dobra piłka, tak to wyglądało i tak ostatecznie zostało uznane. Ale wciąż trudna sytuacja w tym gemie. Przycisnął. No ale wciąż dwa breakpointy jeszcze do obrony. No próbował takiego leciutkiego pierwszego podania. No, zobaczymy. Drugi serwis. To jest zawsze jakieś niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że już w tym gemie zdarzył się podwójny błąd. No, teraz poszedł mocniej. Drop shot. I w tej wymianie to Dawid był sprytniejszy. I mamy wyrównanie. 1-1. No, zapowiada się ciekawe spotkanie, jeśli dalej to będzie to tak wyglądać, że panowie będą tutaj toczyć wyrównaną walkę w każdym gemie. Każdy ma jakiś swój pomysł na to, żeby rozgrywać konkretne akcje. Tej swojej ofensywnej strony Jakub Murek, ale tu musi też równoważyć to, żeby nie podejmować zbyt dużego ryzyka. No ale ta gra Dawida może czasami doprowadzać do takiego braku cierpliwości, znużenia. No i widzimy tutaj kolejną oznakę, tak jakby, że
próbuje podjąć ryzyko Jakub, ale nie przynosi to tego oczekiwanego skutku. Brawa teraz, udany ten return, no szukał tego winera zagranego w taki sposób i w końcu się doczekał. Ale zobaczymy, jak to będzie się dalej toczyło. Jeszcze jedno ryzykowne zagranie. Szuka tej swojej takiej taktyki ofensywnej Jakub Burek, ale póki co 2-1 dla Dawida. Rozpoczął się już czwarty game tego pojedynku półfinałowego. Początek dobry dla Jakuba Murka, ale w ostatnim czasie no, te ryzykowne sposoby na kończenie akcji jakby przestały się sprawdzać Jakubowi. A tutaj teraz dopisało z kolei szczęście. Przepraszam.
Wielkie brawa teraz dla Jakuba. No, zagrał to po profesorsku. Mniej siły, może to jest kierunek, mniej siły, a właśnie takie tego typu zagrania. Może to jest recepta na to, żeby zrobić tutaj właśnie taki rezultat oczekiwany, czyli zdobywać kolejne punkty. No i proszę bardzo. Właśnie może to jest ten sposób, może odnalazł ten złoty środek. Właśnie ten balans pomiędzy takim wyważonym ryzykiem. Zobaczymy, czy będzie w stanie kontynuować tę dobrą pasę. Bo teraz nisko się odbiła ta piłka. Przeczyścił linię teraz i proszę bardzo, jest gem, jest 2-2, no zobaczmy tutaj, biały punkt nagle pojawił się, no a to oznacza jedno, piłka trafiła w linię i jest 2-2. Teraz pięknie zagrał przed momentem. Jakub 30-15 w tym gemie. I proszę, mamy stan wyrównania po 30. Zaciśnięta pięść, no Kuba to jest fighter i tutaj walka będzie trwać. Czyżby trafił? No to ciężko będzie sprawdzić, bo Thank you.
No ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak ostatecznie zostanie to rozstrzygnięte. No nie ma szans tego sprawdzić na powtórce z kamery, bo... Gdyby to była bliższa kamera, no to wtedy można oceniać, ale to jest ta linia oddalona od głównej kamery. No i proszę, punkt trafia na konto Jakuba Murka i są szanse na 3-2. Ciekawie się układa teraz ten piąty gem, jeszcze pobudza się do walki. No wyczuł swoją szansę teraz ewidentnie Jakub. Czuję, że tutaj może to wyrwać tego gema, a kto wie, może i potem seta i pójdzie za ciosem po mecz. Teraz out. A więc jednak zaznaczony ślad 3-2 dla Dawida. Trzy do dwóch dla Dawida Wiełowicza. Ale nie najlepiej ten gem, bardzo ważny dla Jakuba się rozpoczyna. Dwójny błąd, no tutaj musi być cierpliwy, skoncentrowany Jakub, bo tutaj nie może sobie pozwolić na ani chwilę zawahania. A teraz jeszcze gdzieś ta piłka ugrzęzła. Zakopała się w mączce i nie był w stanie odegrać tego. Jakub 0-30. Z jego perspektywy w tym gemie no, robi się niebezpiecznie. Teraz trafił. No ale wciąż ta sytuacja w gemie nie jest idealna. Dobra akcja, bardzo dobra akcja. Przede wszystkim spokojnie rozegrana, bez podpalania się. Musi gdzieś okiełznać te emocje. Teraz bardzo dobry serwis. No i 0-30 wychodzi na 40-30 w tym gemie. I za moment możemy mieć tiebreak. A jeśli Dawid nie odbiera serwisu, no to znaczy, że ten serwis był naprawdę dobry. Ale minięcie teraz zrobił po krosie. Fantastycznie.
Zaprosił do siatki najpierw Dawida, a potem, proszę bardzo, mimo że wydawało się, że jest tam gdzieś w takiej nie do końca wygodnej pozycji, zagrywa kapitalnie po krosie. I jest 3 do 3, proszę Państwa. Mamy pierwszy tiebreak na korcie telewizyjnym dzisiaj. Ależ tutaj dobrze rozrzucał teraz Dawida Jakub. No i proszę, jest pierwszy punkt w tym tiebreaku na jego koncie. No to czekamy, co się tutaj dalej wydarzy. Ugrzęzła znowu gdzieś ta piłka. Widać to było doskonale z naszego stanowiska, że ten kozioł był inny niż taki typowy. No i to też spowodowało, że miał problem z odegraniem tej piłki. Jakub Murek po jeden. No ma problem Jakub z odgrywaniem tych takich nurkujących piłek, które gdzieś lecą płasko nad siatką. Ta piłka na tym miękkim korcie grzęźnie gdzieś w tej mączce. No i przez to potem no, są trudności z odgrywaniem. Do jednego już prowadzi w tym momencie, w tym tiebreaku Dawid Wiełowicz. Znowu ma swój lepszy moment. Ależ dropshotem teraz poczęstował swojego rywala Jakub. Część strat odrobiona. No tutaj trzeba przyznać, że ma fantazję. Po trzy. Walka. 3-3 w gemach i 3-3 w tiebreaku w tym momencie. Bardziej wyrównanego stanu nie da się mieć.
4-3 dla Dawida. Szukał linii tutaj tym zagraniem Jakub Murek, ale niestety piłka wychodzi. 5-3 dla Dawida. Coraz bliżej wygranej w pierwszym secie. No jednak tę końcówkę gdzieś lepiej wytrzymuje teraz Dawid Wiełowicz. I ma 3 piłki setowe. Szczęście teraz dopisało Jakubowi, jeszcze jest w grze w tym secie. Pierwsza setowa obroniona. Dosyć szczęśliwie, ale punkt to punkt. Ale tym razem ten set już dobiega końca. 7-4 w tiebreaku dla Dawida Wiełowicza i mamy koniec. Rozpoczął się drugi set tego pojedynku półfinałowego pierwszej ligi i dobrze rozpoczyna tę drugą partię Jakub Murek, który przegrał pierwszego seta po tiebreaku. Bardzo zacięty
pojedynek póki co. Piękne minięcie teraz ze strony Jakuba. No jest walka, jest podjęcie rękawicy. Ten przegrany set jeszcze niczego nie oznacza. Tutaj trzeba wygrać dwie partie. Dla Jakuba ta droga wiedzie do zwycięstwa przez wygraną potencjalną w drugim secie i potem ewentualnie super tiebreak. Na razie walczy o to, żeby do tego super tiebreaka doprowadzić Jakub. Była przewaga w tym gemie. Teraz zaznacza ślad Dawid Wiełowicz, że był out. Siatkę trafia Jakub Burek, no i przegrywa gema otwarcia drugiego seta. Teraz trzeba będzie odrabiać straty przy serwisie Dawida. Zabrakło teraz kilkunastu centymetrów, żeby dociągnąć tę piłkę, aby zmieściła się w korcie. Drop shot, ale bardzo wysoko zagrany. Ale nie przeszkodziło to w zdobyciu finalnie punktu. Dobrze, tutaj właśnie to zagranie wzdłuż linii było kluczowe i potem miał trochę czasu na to, żeby sfinalizować akcję Jakub Murek. Zdołał jeszcze jakoś odegrać tę piłkę Jakub, chociaż wydawało się, że będzie to arcytrudne i to jeszcze zrobił tak dobrze, że Dawid się tego nie spodziewał. Walka trwa.
poszedł na całość i trafił. Nie zawsze opłacało mu się to ryzyko w tym meczu, ale tym razem podjął je i przyniosło to ryzyko efekt. Tutaj chciał chyba za dobrze zagrać. Jeden do jednego w tym drugim secie. W tym gamie 0-15 z perspektywy serwującego. Teraz lepszy fragment z kolei meczu dla Jakuba. Potrafi wymusić błędy na rywalu. Nie są to duże pomyłki, ale jednak. Subtelnie zagrany teraz skrócik przez Jakuba przynosi mu punkt. Nie podcinał nawet jakoś bardzo tej piłki. Nie było takiej potrzeby. Czterdzieści do 15 taki wynik w tym gemie. I jest 2 do 1. Mobilizuje się Jakub do walki. No i to jest moment, gdzie podejmuje teraz te rękawice. Zobaczymy, co się będzie działo po zmianie stron.
Zatrzymała się ta piłka na taśmie. Odetchnął na pewno z ulgą Jakub Murek. Powędrowała teraz ta piłka gdzieś poza kort. Kolejne piękne minięcie ze strony Jakuba po krosie. Znowu ten kierunek został obrany i okazał się on skutecznym wyborem, ale wszystko zaczyna się od tutaj, od takiego zagrania kąśliwego, które wymusza gdzieś na Dawidzie nie takie optymalne rozwiązanie. No ma do siebie z pewnością spory żal o ten punkt Jakub, bo no to są błędy, które nie powinny się gdzieś przytrafić, a jednak się przytrafiają. 2-2. Teraz widzimy, że znowu Dawid ma ten swój moment, ten swój pik. Tak panowie się wymieniają. Raz jeden gra ciut lepiej, raz drugi.
trafił teraz. Jakub, znowu zaciśnięta pięść. Zgasła ta piłka na linii, zgasła ta piłka na linii pola serwisowego i to było niestety z perspektywy Jakuba kluczem do tego, że przegrał tę wymianę. Szukał zagrania wzdłuż linii tutaj Dawid, ale zabrakło w tej sytuacji. Decydujący punkt, no bardzo, bardzo ważny moment. Bo Dawid tutaj walczy o wyjście na prowadzenie 3-2 i swój serwis później. A Jakub Murek no, walczy o to, żeby sobie zapewnić co najmniej tiebreaka. W drugiej partii, ale też w takiej lepszej pozycji psychologicznej się postawić. Dopieścił to Jakub Murek i walka trwa. Karty wciąż są jeszcze ostatecznie nierozdane w tym meczu 3-2 dla Jakuba. Doskonale tutaj precyzyjnie to wszystko rozegrał, zachował zimną krew i to było arcyważne w tej akcji. Szósty gem drugiego seta. Już wiemy, że będziemy mieli co najmniej albo tiebreak, albo super tiebreak w tym meczu. A być może to i to, zobaczymy. Panowie tutaj walczą za ciekłą rywalizację, bardzo wyrównaną. Zagrał gdzieś w podlinię końcową, no szczerze przyznam się, nie mam takiej pewności, że to był aut, ale no. Czyżby dobra piłka jednak? Po 15 jest w tym gemie. Doskonale do samego narożnika zagrywa to Jakub. Zobaczmy,
tutaj, no, cross kompletny w postaci loba. Ależ tutaj jest zacięta walka w tym meczu. No pierwszy taki mecz dzisiaj na korcie TV, gdzie mamy tę niezwykłą rywalizację. Punkt za punkt. Nie trafia teraz tam, gdzie chciał Jakub Murek i głośne nie rozległo się po korcie centralnym, bo to oznacza, że będziemy mieli dogrywkę tiebreakową po raz kolejny. Kolejny tiebreak nas czeka. I ten tiebreak lepiej rozpoczyna Jakub Murek. 1-0. Trafia Jakub Murek, 2-0. No robi się coraz ciekawiej. Czyżby panowie mieli zagrać na pełen dystans? Tym razem zabrakło tego lepszego ruchu ręką przy zagrywaniu tego dropshota. No i pierwszy punkt w tym tiebreaku na koncie Dawida.
Nie wiem, widzę tu cały czas. Tak, gdy tutaj emocjonujemy się też starciem Jakuba Murka z Dawidem Wiełowiczem, cały czas też dzieje się w Cincinnati. Też śledzimy rywalizację Igi Świątek z Coco Gauff gdzieś jednocześnie. Też głośne okrzyki tutaj za naszymi plecami się. Wyrzuca teraz Jakub. Po trzy w tiebreaku. Walka na wyniszczenie. Kto tutaj zrobi przewagę? Pod linię końcową dostaje piłkę Jakub Murek. No i nie poradził sobie z tą sytuacją. Cztery trzy dla Dawida. Nieczysto, nieczysto trafia Jakub Murek. Przegrywa niestety ważny punkt, który powoduje, że Dawid Wiełowicz będzie miał już tylko dwa punkty od celu, czyli od zwycięstwa i awansu do finału. Już tylko jeden punkt. Trzy piłki meczowe dostaje w tym momencie Dawid Wiełowicz po tej zmianie stron. Spotkanie jest kierowane w jego stronę. Koniec tego pojedynku. Dawid Wiełowicz wygrywa 4-3, 4-3. Wielka batalia, naprawdę panowie zagrali bardzo wyrównany mecz. No i w tych tiebreakach, decydujących momentach, lepszy okazywał się Dawid. On zachowywał tę zimną krew
i dzięki temu